Ten sam rzemieślnik wykonywał też plakety wotywne. Ta pochodzi z lubawskiego kościoła parafialnego pod wezwaniem świętej Anny i przedstawia świętego Marka. Tu ukazano scenę kamieniowania świętego Szczepana. Tu już przykład wyrobu ewidentnie na potrzeby świeckich. Niewiele zachowało się tego rodzaju eksponatów. Kufel powstał w drugiej ćwierci XVII wieku w warsztacie złotnika sygnującego Gmerkiem, własność Muzeum Okręgowego w Toruniu. Ten sam autor, data i właściciel. Rzecz niby zwykła. Łyżka, a jednak ta jest skarbem. Lichtarz stołowy, jeden z pary. Odnaleziony kiedyś w skrwilnie, obecnie przechowywany w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Autor, złotnik z Gmerkiem. W trzeciej ćwierci XVIII wieku do gdańskiej pracowni złotniczej mistrza Johanna Lennerta trafił krzyż relikwiarzowy wykonany ponad wiek wcześniej w brodnickim warsztacie tajemniczego rzemieślnika sygnującego Gmerkiem. Stąd to, co oglądamy, jest właściwie dziełem dwóch artystów. To już trzecia puszka eucharystyczna monogramisty CS. Powstała w drugiej połowie XVII wieku, a przechowywana jest w kościele parafialnym w Żurawinie. To już ostatni klejnot z prezentowanej kolekcji.
Fragmenty ozdobnej sukienki z kościoła parafialnego pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Osieku Wielkim. Wykonał ją w czwartej ćwierci XVII wieku, niestety nieznany z imienia i nazwiska, brodnicki mistrz o inicjałach CS. Może zgromadzone na wystawie dzieła nie prezentują szczytu artyzmu. Może brakiem cech wybitności, indywidualności właściwej wielkim mistrzom czy znakomitym uznanym ośrodkom złotniczym? Może. Jednak w brodnickim skarbcu kryjącym w sobie dorobek regionalnej kultury materialnej z pewnością i dosłownie błyszczą jasnym światłem klejnotu.